Cześć, jestem strony Michał z kanału Imagobiologia. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z układu rozryczczego. Tym razem opowiem Wam o procesach powstawania plemników i komórek jajowych odpowiednio spermatogenezie oraz Oogenezie, a także o cyklu miesiączkowym zachodzącym u kobiet. Zaczniemy właśnie od spermatogenezy, czyli procesu powstawania plemników. Żeby mówić o spermatogenezie, należy przypomnieć sobie budowę nabłonka plemnikotwórczego. Zapewne pamiętasz z poprzedniego odcinka, że jądra zbudowane są z płacików oddzielonych od siebie przegrodami, w których znajdują się liczne kanaliki nasienne, których nabłonek nazywamy właśnie nabłonkiem plemnikotwórczym. Otóż okazuje się, że to co zaznaczałem już w poprzednim odcinku, czym dalej od błony podstawnej się znajdziemy, tym bliżej, w cudzysłowie, nam do plemnika. tak? Zapamiętaj sobie ten schemat i komórki, które się tutaj znajdują. Spermatogonia, spermatocyty, spermatydy oraz plemniki. Będę o nich mówił na następnym slajdzie. Wtedy zauważysz, że czym dalej, e, czy, czym bardziej zaawansowana spermatogeneza, tym dalej od błony podstawnej się będziemy znajdować. Czyli w dużym skrócie... Komórki w nabąku plemnikotwórczym są przestrzennie ułożone tak, że odpowiadają kolejnym etapom procesu spermatogenezy: od spermatogonium poprzez spermatocyty pierwszego i drugiego rzędu, zaraz o nich znacznie więcej powiemy, przez spermatydy aż po plemniki. Choć plemniki zaczynają powstawać u mężczyzn dopiero w okresie dojrzewania, no to pierwsze etapy spermatogenezy zachodzą już. U płodu. Wtedy wyodrębniają się tak zwane pierwotne komórki płciowe, tak zwane gonocyty, które co widać na schemacie obok, tutaj niezaznaczony gonocyt, taka duża komórka diploidalna. Dzieli się mitotycznie dając tak zwane spermatogonia. spermatogonia. Proces powstawania spermatogoniów z gonocytów właśnie nazywamy spermatogoniogenezą, co jest tutaj napisane. Czyli mamy jakieś pierwotne komórki płciowe, które dzielą się mitotycznie i dają wiele spermatogoniów. Zauważ, że gonocyt jest komórką diploidalną, więc skoro spermatogonia powstają na drodze mitozy, to również muszą być diploidalne. Na razie mejoza nie zaszła, a tej mejozy się spodziewamy, no bo chcemy dostać gamety. Spermatogonia trwają w fazie komórkowej G0, aż do dojrzewania płciowego właśnie, gdzie niektóre z nich odsuwają się od błony podstawnej na nabłonka plemnikotwórczego, dając początek spermatocytom pierwszego rzędu. To właśnie spermatocyty pierwszego rzędu przechodzą podział mejotyczny. No więc podczas pierwszego, czy też pierwszej fazy podziału meiotycznego, przypominam, że mejoza ma dwie fazy. Jeśli nie pamiętasz tego, to zachęcam do obejrzenia odcinka o podziałach komórkowych. No więc podczas pierwszej fazy podziału mejotycznego powstają dwa spermatocyty drugiego rzędu już oczywiście haploidalne, no bo pierwszy, pierwsza faza podziału meiotycznego jest tą fazą redukcyjną. No, i proces powstawania spermatocytów drugiego rzędu ze spermatocytów pierwszego rzędu jest nazywany spermatocytogenezą. No, logicznie. Następnie spermatocyty drugiego rzędu kończą drugi podział meiotyczny, dając spermatydy. Już cztery, tak jak w mejozie, powinno być. Spermatydy są już faktycznie haploidalne, lecz wyglądają jak standardowe komórki. No tutaj na schemacie starali się to zaznaczyć, że to są dalej takie kółeczka, takie standardowe komórki, więc muszą one ulec wielu przemianom morfologicznym, żeby dojść do plemników. No i te przemiany morfologiczne zachodzą podczas tak zwanej spermiogenezy. Sperma spermatydy więc przebudowują jądro komórkowe, odrzucając na przykład histony na rzecz białek znacznie silniej wiążących DNA, tak zwanych protamin. Odrzucają one także większość cytoplazmy oraz organeli komórkowych. Już zaznaczam, że właśnie cytoplazma i organella komórkowe będzie do zygoty wnosić komórka jajowa. Oczywiście nie jest to zerojedynkowe, ale tak dla zasady warto sobie takie rozgraniczenie zapamiętać. Cytoplazma spermatyt jest odrzucona w taki sposób, że po prostu jest fagocytowana przez komórki podporowe, o których mówiłem na poprzednim odcinku, przez komórki Sertoliego. No, więc w skrócie, plemnik, który powstaje, ma jedno zadanie i do niego jest przystosowany, to znaczy przenieść naruszone DNA do komórki jajowej. Zanim obejrzymy, jak wygląda plemnik, odpowiem jeszcze na pytanie ze slajdu, bo będzie ono ważne później. Więc cały proces spermatogenezy trwa 70 dni, jeśli nie będziemy liczyć tego płodowego, że tak powiem. Płodowej fazy, gdzie powstają gonocyty. Dużo czasu tutaj schodzi na tą profazę pierwszą mejotyczną, natomiast zauważymy w oogenezie, że to 70 dni to wcale nie jest tak dużo, jeśli chodzi o mejozę. Ok, no i teraz powiedzmy sobie troszkę o budowie plemnika. Wiemy już, że plemnik powstaje ze spermatydy, która odrzuca większość cytoplazmy i organelli. Wspomniałem także o zamianie histonów na znacznie bardziej zasadowe protaminy, aby DNA było ściśle upakowane i przez to lepiej chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Otoczka jądrowa plemnika nie posiada także porów, dzięki temu DNA nie jest narażone na czynniki chemiczne, które mogłyby do jądra dostać się tą drogą. Teraz właśnie zerknijmy może na budowę plemnika. Plemnik składa się z główki, w której znajdują się resztkowe jakieś zawartości cytoplazmy, jądro komórkowe, a także tak zwany akroson. Jest to twór, który powstaje z aparatu Golgiego. Tutaj są zlokalizowane takie enzymy, które pomagają plemnikowi na w przedarciu się przez osłony jajowe, komórki jajowej. On będzie te enzymy po prostu tymi enzymami będzie trawił osłony jajowe. Do tych enzymów należą na przykład hialuronidaza czy tzw. kwaśne fosfatazy. Dalej poniżej główki znajduje się tak zwana wstawka, tutaj nazwana middle piece, w której położone są mitochondria. Bardzo charakterystyczne, spiralnie ułożone mitochondria. Jeśli na maturze czy na Olimpiadzie dostaniecie takie, takie spiralne mitochondrium, no to, to strzelajcie w plemnik. Szkoda, że nie, nie, nie wrzuciłem tutaj żadnego zdjęcia pod mikroskopu. Na pewno w komentarzu podlinkuję jakieś tam właśnie zdjęcie, bo genialnie to wygląda. No, więc tak, są tutaj położone mitochondria, które produkują ATP potrzebne do ruchu witki, trzeciej części, trzeciej części plemnika. Czasami o wstawce mówi się jako o początkowym odcinku witki, czasami mówi się o trzech odrębnych strukturach, tak jak ja mówię na tym wykładzie. Ta widka jest wypełniona mikrotubulami tak jak najzwyklejsza eukariotyczna widź, która występuje i znamy ją już chociażby z orzęsków. Gdybyśmy przekroili witkę plemnika, uzyskalibyśmy właśnie taki obraz, czyli tak zwaną aksonemę, o której już mówiłem na tym kanale, czyli właśnie kompleks widoczny na przekroju nici eukariotycznej. Widzimy tutaj standardowy układ 9 dubletów mikrotubul połączonych ze sobą koneksynami, tak zwanymi, no i jeden dublet w środku, tak zwany układ 9 razy 2 plus 2. Te zielone białka, które tutaj widzimy, widzicie, to są tak zwane dyneiny, które rozkładają ATP produkowany w mitochondriach we wstawce, co w dużym skrócie powoduje ruch widzi. Oczywiście proces spermatogenezy jest kontrolowany hormonalnie. Być może pamiętasz z odcinka o układzie hormonalnym, że FSH, folikulotropina, hormon przysadki mózgowej wydzielany pod wpływem gonadoliberyny podzgórzowej, stymuluje rozwój kanalików nasiennych, no a poprzez to spermatogenezę. Natomiast LH, czyli hormon luteinizujący, także przysadkowy, stymuluje komórki śródmiąższowe Leydiga, do wydzielania testosteronu, no i co ciekawe, także estradiolu, który kojarzy nam się może bardziej z kobietami. No, nawet słusznie, ponieważ tam estradiol będzie odgrywał znacznie ważniejszą rolę. No więc komórki Leydiga mogą wydzielać estradiol, i jest to spowodowane tym, że co ciekawe, prekursorem estradiolu jest testosteron. Komórki Leydiga posiadają taki specyficzny enzym, to znaczy aromatazę, która potrafi przekształcić właśnie testosteron w estradiol. Otóż testosteron no wiemy, że pobudza spermatogenezę, natomiast estradiol, tak się uważa, wpływa na ruchliwość plemników. No i oczywiście pomiędzy LHFSH testosteronem i estradiolem występuje zwykłe sprzężenie zwrotne ujemne. Jak zobaczymy u kobiet w cyklu miesiączkowym nie będzie to takie oczywiste. Przejdźmy zatem do omawiania oogenezy. Na oogenezę zdecydowałem się poświęcić jeden slajd, ponieważ jakby te etapy będą dość analogiczne. Tak? Znowu będziemy mieli gonocyty itd., itd., więc mam nadzieję, że jeden slajd wystarczy. Zapewne pamiętasz, że w przypadku spermatogenezy właśnie mówiliśmy o gonocytach, spermatogoniach i spermatocytach. Tutaj niektóre elementy będą analogiczne. Znów u płodu wyróżniają się gonocyty, których tutaj nie widać. Te gonocyty mają zdolności pełzakowate i gromadzą się w jednym miejscu, żeby utworzyć jajnik. Następnie, podobnie jak w przypadku spermatogoniów, gonocyty dzielą się w warstwie korowej jajnika, dając tak zwane ogonia. Również tutaj niezaznaczone. Następnie pojawia się pierwsza różnica w stosunku do spermatogenezy. Oogonia jeszcze przed narodzeniem przekształcają się w oocyty pierwszego rzędu. Tutaj już zaznaczony jest taki oocyt pierwszego rzędu. Przypominam, że w przypadku spermatogenezy, spermatocyty pierwszego rzędu powstawały dopiero podczas dojrzewania płciowego. Zatem dziewczynka rodzi się z pęcherzykami jajnikowymi, wypełnionymi oocytami pierwszego rzędu. Dodatkowo, zanim nastąpi poród, oocyt pierwszego rzędu zaczyna podział mejotyczny, ale praktycznie po chwili go zatrzymuje. Tutaj mam to zaznaczone, dwukrotne zatrzymanie mejozy. Pierwsze zatrzymanie jest właśnie jeszcze przed urodzeniem się i następuje w profazie pierwszej podziału mejotycznego, a jeszcze dokładniej dla olimpijczyków w diplotenie pierwszej profazy. W takim stanie oocyt pierwszego rzędu trwa e, trwa no tutaj aż do etapu dojrzewania płciowego. Wtedy podział jest wznawiany, tworzy się oocyt, tworzą się tak naprawdę dwie komórki. Oocyt drugiego rzędu, już haploidalny, oraz druga komórka zwana ciałkiem kierunkowym albo polocytem. Jest to komórka znacznie mniejsza od oocytu drugiego rzędu, co tutaj e, zaznaczono na schemacie. Jest to spowodowane tym, że ustrój chce kumulować jak największą ilość cytoplazmy w oocycie drugiego rzędu. Przecież plemnik, który ma się połączyć z przyszłą komórką jajową nie ma cytoplazmy prawie w ogóle. No więc dlatego kumulujemy tę cytoplazmę właśnie w... E, Oocycie drugiego rzędu, później w komórce jajowej, a polocyty tej cytoplazmy tak dużo nie zawierają, żeby jej po prostu nie tracić. Dobra, polocyt dzieli się dalej na dwa ciałka kierunkowe, które degenerują, a ocyt drugiego rzędu zaczyna drugą fazę podziału meiotycznego, ale znów, to jest to drugie zatrzymanie mejozy, znów przerywa ją, tym razem w metafazie i tak trwa aż do etapu zapłodnienia. Zatem właściwa komórka jajowa, zwana też ootydą, powstaje dopiero po tym, jak jądro plemnika wniknie do jej cytoplazmy. Zauważ teraz, że mimo że oocyt pierwszego rzędu przeszedł mejozę, to powstała nam wyłącznie jedna komórka jajowa i trzy niefunkcjonalne, znaczy funkcjonalne, ale nie w kontekście takiego bezpośredniego zapłodnienia, trzy niefunkcjonalne degenerujące polocyty. Porównajmy teraz proces spermatogenezy i oogenezy. Po pierwsze w wyniku procesu spermatogenezy powstają cztery plemniki, a oogenezy jedna komórka jajowa. Oogeneza trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, natomiast spermatogeneza około 70 dni, przy czym chodzi nam właśnie o proces zaczynający się podziałem oocytu pierwszego rzędu, czy też spermatocytu pierwszego rzędu. Jest to związane z dwukrotnym oczywiście zatrzymaniem procesu oogenezy no i ciągłością spermatogenezy. Spermatogeneza zachodzi w kanalikach nasiennych w nabłonku plemnikotwórczym, natomiast oogeneza w pierwotnych pęcherzykach jajnikowych w korze jajnika. W wyniku oogenezy powstaje ogromna komórka jajowa, która posiada mnóstwo cytoplazmy odebranej polocytą, natomiast w wyniku spermatogenezy powstaje malutki plemniczek, który nie posiada cytoplazmy, lecz świetnie chronione i upakowane DNA. Dobra, zostało mi omówić jedynie cykl miesiączkowy i jego kontrolę hormonalną. Na początku usystematyzujmy sobie podstawy. Cykl miesiączkowy to zespół złożonych przemian w ciele kobiety, które powtarzają się co mniej więcej 28 dni. Oczywiście jest to liczba teoretyczna. Rzadko kiedy cykl miesiączkowy kobiety, niewspomagany chociażby lekami antykoncepcyjnymi, trwa idealnie 28 dni. Przemiany te dotyczą zarówno jajników, jak i macicy, stąd wyróżniamy cykl jajnikowy, no i cykl maciczny. Cykl miesiączkowy jest także kontrolowany hormonalnie, ale na jego przebieg mają wpływ także ośrodki korowe, które bardzo ładnie wiążą nam psychiczne przeżycia kobiety z zaburzeniami cyklu płciowego. O kontroli hormonalnej będę wspominał jeszcze pod koniec, no i podczas omawiania cyklu. Na początku na warsztat weźmiemy cykl jajnikowy. Dzielimy go na trzy stadia: pęcherzykowe, owulację oraz lutealne. No i na początku zajmiemy się stadium pęcherzykowym. W dużym skrócie polega on na zmianach w pęcherzyku jajnikowym. Pęcherzyk ten rozwija się i dojrzewa od oocytu pierwszego rzędu do oocytu drugiego rzędu zatrzymanego w metafazie. Na tym slajdzie widzimy właśnie rozwój pęcherzyka jajnikowego. Na początku oocyt pierwszego rzędu rozrasta się, tworząc wokoło tak zwaną warstwę ziarnistą. Tu widzimy te żółte komórki. Jednocześnie na zewnątrz oocyt wydziela tak zwaną osłonkę. Przejrzystą, na zewnątrz której niektóre komórki z warstwy ziarnistej tworzą tak zwany wieniec promienisty, więc lokalizujmy sobie te struktury. Warstwa ziarnista to jest ta struktura tutaj. Ona się bardzo mocno rozrasta, jak widzimy, i w końcu znajduje się tutaj po zewnętrznej po zewnętrznej stronie. Następnie oocy wytwarza właśnie tę swoją osłonkę przejrzystą a komórki niektóre z warstwy ziarnistej migrują tutaj, no i tworzą tak zwany wieniec promienisty. Następnie, no właśnie ten wieniec promienisty i osłonka przejrzysta to będą te osłony jajowe, w które będą celować enzymy znajdujące się w akrosomie plemnika. No, tak, następnie na zewnątrz warstwy ziarnistej tworzy się tak zwana torebka pęcherzyka. Jest to struktura świetnie unaczyniona, składająca się m.in. z komórek gruczołowych wydzielających estrogen. No właśnie, ten chociażby estradiol. Będzie to niezwykle ważny fakt później, kiedy będziemy mówić o cyklu macicznym. Tutaj mamy również zaznaczone FSH. Komórki ziarniste, też żółte zaczynają wydzielać pod wpływem FSH płyn, który zwiększa przestrzenie między tymi komórkami. W pewnym momencie te przestrzenie łączą się ze sobą, tworząc ogromną jamę pęcherzyka. No i tak utworzony pęcherzyk, już z oocytem drugiego rzędu w metafazie, jest gotów wydostać się do jajowodu. Tutaj chciałbym jeszcze pokrótce na innym schemacie opisać najważniejsze elementy budowy samego ocytu drugiego rzędu. Tutaj literą A został oznaczony wieniec promienisty. Literą B został oznaczony polocyt, ciałko kierunkowe. Literą D została oznaczona osłonka przejrzysta. No a oczywiście te plemniki na razie nas nie interesują. Zakładamy, że jesteśmy dalej w jajniku. Jeśli jednak pęcherzyk jajnikowy jest dojrzały, to w 14 dniu zachodzi owulacja, to znaczy uwolnienie oocytu drugiego rzędu do jajowodu dzięki pęknięciu pęcherzyka. Zapewnia to duży skok poziomu hormonu luteinizującego, ale także FSH. Pamiętajmy, że oocyt drugiego rzędu jest osłonięty, tak jak to było pokazane na poprzednim slajdzie, osłonką przejrzystą i wieńcem promienistym. Te osłonki Idą z oocytem drugiego rzędu do, do jajowodu. Teraz zaczyna się walka z czasem. Jeśli do zapłodnienia nie dojdzie w przeciągu 24 godzin, to oocyt zostanie zdegradowany. No a co się dzieje z tym pęcherzykiem? Może jeszcze wrócę. Co się dzieje z tym pęcherzykiem po pęknięciu? Pęcherzyk, tak zwany pęcherzyk grafa, przekształca się w tak zwane ciałko żółte zaznaczone na zdjęciu gwiazdką. Ta struktura tutaj. Produkuje ono progesteron, który jest podstawowym hormonem utrzymującym ciążę, ale wpływającym także na błonę śluzową macicy, do czego wrócę później podczas omawiania cyklu macicznego. Jeśli jednak do zapłodnienia nie dojdzie, to nie ma sensu utrzymywać ciąży, więc ciałko żółte przekształca się w ciałko białawe i zostaje usunięte wraz z krwawieniem miesiączkowym. W przeciwnym wypadku, czyli kiedy Będziemy mieli zapłodnienie, ciałko żółte przemienia się w ciałko żółte ciążowe i utrzymuje ciążę aż do powstania łożyska. Opisane wyżej przemiany obserwujemy podczas fazy lutealnej. Na tym slajdzie zdecydowałem się przedstawić podsumowanie cyklu jajnikowego, ponieważ jego stadia będą ważne w rozważaniach na temat cyklu macicznego. No więc w pierwszej fazie pęcherzykowej następuje rozwój i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego. W pewnym momencie tworzy się torebka pęcherzyka, która składa się m.in. z komórek gruczołowych, które wydzielają estrogen. Jak za chwilę zobaczymy, hormon ten będzie bardzo ważny w cyklu macicznym. W drugiej fazie owulacji następuje uwolnienie oocytu drugiego rzędu, zatrzymanego w drugiej metafazie do jajowodu. W trzeciej fazie lutealnej, pęcherzyk grafam, czyli dojrzały pęcherzyk jajnikowy, przekształca się w ciałko żółte i zaczyna wydzielać progesteron. Następny hormon, niezwykle ważny w cyklu macicznym. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, ciałko żółte zamienia się w ciałko żółte ciążowe, wydzielające progesteron, a jeśli nie, zamienia się w ciałko białe, które jest usuwane podczas krwawienia miesiączkowego. Teraz przyszedł czas, żeby pokrótce opowiedzieć o cyklu macicznym. Dzieli się on na cztery fazy. Miesiączkową, odbudowy, wydzielniczą oraz martwiczą. Faza miesiączkowa przypada na pierwsze 5-6 dni cyklu i charakteryzuje się menstruacją, czyli krwawieniem. Wiąże się ono, to krwawienie, z obumieraniem błony śluzowej macicy, czyli endometrium. Przypomnijmy sobie, co się działo w cyklu jajnikowym w tym czasie. Pęcherzyk jajnikowy jeszcze nie dojrzał, dopiero się rozwija. Estrogeny nie są jeszcze wydzielane przez komórki torebki pęcherzyka. Nie ma też mowy o progesteronie wydzielanym przez ciałko żółte w fazie lutealnej. Stąd nie ma hormonów, które utrzymują w stanie gotowości do implantacji endometrium, odbudowują to endometrium. No i w związku z tym w pewnym momencie mamy obkurcz naczyń krwionośnych endometrium. Przez co utlenowana krew nie, dopłyna, nie dopływa do błony śluzowej, ona obumiera, rozpada się na płaty, no i oddziela się od podłoża. To zaś powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych i ich przerwanie. Stąd właśnie faza miesiączkowa jest związana z krwawieniem. Następnie mamy fazę odbudowy, w trakcie której endometrium grubnie. Odbudowują się także w nim naczynia krwionośne. Powoli cała struktura będzie przygotowywać się na implantację około 15 dnia. Faktycznie faza odbudowy trwa do, aż do owulacji, po której jest największa szansa, że dojdzie do zapłodnienia. Dlaczego endometrium się odbudowuje? Znów wracając myślami do cyklu jajnikowego, pęcherzyk jajnikowy jest już zaopatrzony w torebkę pęcherzyka, która wydziela estrogeny odbudowujące endometrium. Faza wydzielnicza to faza, w której endometrium zachowuje się tak, jakby miało przyjąć zarodek. A zatem musi w swojej strukturze utworzyć mnóstwo kanałów, jam, w których może zagnieździć się nowo powstały zarodek. Struktura na poprzednim slajdzie, co prawda, jest gruba, ale w miarę płaska. I zarodek wypadałby z endometrium i nie doszłoby do ciąży. Dlatego kolejny enzym wydzielany przez ciałko żółte w stadium luteannym, czyli progesteron, powoduje wraz z estrogenem ciągły przyrost na grubość błony śluzowej macicy i sprawia, że przyjmuje ona strukturę gąbki, którą widzicie po prawej. Dodatkowo w obrębie macicy rozwijają się gruczoły maciczne, których wydzielina ma za zadanie odżywianie zarodka wydzielają one tak mleczko maciczne. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, to ciałko żółte przekształca się w ciałko żółte ciążowe i progesteron staje się hormonem utrzymującym ciążę aż do powstania łożyska w około 4 miesiącu ciąży. Niestety, jeśli do zapłodnienia nie dojdzie, ciałko żółte ciążowe nie powstaje, powstaje ciałko białawe i progesteron nie utrzymuje już odpowiedniej struktury macicy no bo nie powstaje. Wtedy w błonie śluzowej znów kurczą się naczynia krwionośne i po dniu dwóch obserwujemy martwicę macicy i przechodzimy do fazy miesiączkowej. Spójrzmy teraz na schemat cyklu miesiączkowego, który przedstawia poziom różnych hormonów podczas cyklu. Widzimy, że w fazie pęcherzykowej, tutaj nazywana jest ta faza fazą folikularną, w fazie pęcherzykowej rośnie cały czas poziom estradiolu. Czyli przedstawiciela estrogenów. Rozwój pęcherzyka jajnikowego jest spowodowany działaniem FSH. Silny wzrost FSH i LH w połowie cyklu powoduje owulację. Zauważ, że w fazie miesiączkowej estrogen z FSH oddziałują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego. Natomiast tuż przed owulacją, zależność ta jest na zasadzie dodatniego sprzężenia. I nie, nie, nie chodzi tutaj o FSH, ale przede wszystkim o LH. Estrogen nagle z LH zaczyna oddziaływać dodatnio, jeśli chodzi o sprzężenie zwrotne. Czyli, czym więcej jest radiolu, tym więcej hormonu luteinizującego. I znów, czym więcej hormonu luteinizującego, tym więcej jest Widzimy tutaj, że te piki się na siebie nachodzą. No i po owulacji znów ta zależność wraca do ujemnego sprzężenia zwrotnego. Zaraz po owulacji pH-grafa przekształca się w ciałko żółte, które wydziela progesteron. Stąd ten wzrost tutaj. Ten schemat łączy też cykl jajnikowy z cyklem macicznym. Możesz w ramach powtórki prześledzić wszystkie fazy cyklu jajnikowego, jak i macicznego na schemacie. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Na następnym wykładzie opowiem Wam o rozwoju człowieka od poczęcia do śmierci. Zastanowimy się także przede wszystkim nad tym, jak dochodzi do zapłodnienia. Przypominam o tym, że jeśli chcecie uzyskać dostęp do najwyższej jakości filmów z Chemii, zachęcam do odwiedzenia kanału Luzchemia. Do usłyszenia w następnym filmie.